Za nami 13. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasa, więc zapraszam na studio Ekstraklasa, które na Interi przygotowujemy dla Państwa razem z naszym partnerem PKO Bankiem Polskim. Zazwyczaj w poniedziałki mieliśmy czasem jeden, czasem dwa mecze, natomiast ten poniedziałek całkowicie należy do nas bez Ekstraklasy, ale za to intensywna dawka futbolu w weekend i będziemy dzisiaj o tym rozmawiać właśnie w studio Ekstraklasa z naszymi gośćmi, a nimi są prosto z Poznania. Człowiek, który rozegrał 165 meczów w Ekstraklasie w Lechu Poznań, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Dzisiaj prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. O Jezu, ile tych wszystkich różnych tytułów. Paweł Wojtala, witam Ciebie. Dobry wieczór. I człowiek, który w Ekstraklasie zagrał 263 mecze. Wiecie, że razem macie po 3 Mistrzostwa Polski? Paweł ma 3 i Ty masz 3 Mistrzostwa Polski. Marek Jóźwiak. Ja mam 4, Paweł ma 1, ode mnie zwiął. Nie jest to prawda, bisi w PZPN, idealnie napisane, to jest tutaj pomówienie i nie prawda. Słuchajcie, od razu zaczyna się dobrą, pozytywną energią i to mi się podoba, panowie, ale na początku oczywiście, jak zawsze, rzućmy okiem na wyniki tej 13. kolejki. Tak jak powiedzieliśmy, wszystkie mecze już się odbyły, a więc będzie z pewnością o czym dyskutować. Oczywiście korzystając z tego, że Paweł przyjechał z Poznania, porozmawiamy o meczu Lecha Poznań, który na wyjeździe wygrał 2-1 w mocno kontrowersyjnych okolicznościach z Górnikiem Zabrze. Również no, takie starcie na szczycie Ekstraklasy, czyli Wisła Płock, Legia Warszawa. Tutaj również zwycięstwo 2-1, z tym, że dla gospodarzy. Pewnie zahaczymy również o Gdańsk, gdzie kolejna porażka Lechii z liderem, czyli Rakowem Częstochowa 0-3. Natomiast panowie, oczywiście zaczynamy od Górnika z Lechem. Wiem, Pawle, że oglądałeś to spotkanie, no bo ty regularnie śledzisz szczególnie Lecha, jesteś wychowankiem tego klubu, mocno związany z Wielkopolską. Jak oceniasz grę Lecha? I czy możesz już powiedzieć, że Lech zostawił za sobą ten kryzys z początku sezonu? Myślę, że tak. To jest taki moment w grze Lecha w tej rundzie, w tym sezonie, może nie, ale w tej rundzie, który będzie tak jakby kluczowy. Teraz oczywiście przed nami kilka ważnych spotkań, które zadecydują tak naprawdę, gdzie Lech jest, ale myślę, że na ten moment trzeba zwrócić na 3 takie elementy ważne uwagę. Pierwsze to jest to, że Lech po długim czasie z jedną drużyną, która potrafi łączyć grę w europejskich pucharach, bo nadal ma szansę na to, żeby awansować, żeby grać na wiosnę i z przyzwoitą, niezłą grą w lidze. Pamiętajmy, że Lech ma jeden mecz zaległy, więc może trochę do przodu, ale w Poznaniu, w Wielkopolsce dopisują sobie za ten mecz 3 punkty. Druga sprawa to jest to, że rzeczywiście ten kryzys, który był, bo teraz nie ma co też oszukiwać, że kryzys był, szczególnie latem, zaraz po objęciu przez trenera Van den Broma drużyny, to nie szło tak, nie funkcjonowało tak jak trzeba. Drużyna wyszła z tego kryzysu, prezentuje się dużo lepiej, skutecznie przede wszystkim. No i trzecia, że no, władze Lecha wytrzymały ten kryzys, tak, no bo oczekiwania były spore, jak zawsze, po zdobyciu Mistrzostwa Polski w roku stulecia Lecha Poznań. Na początek kilka porażek i w europejskich pucharach, i w lidze, ale to zostało wytrzymane i myślę, że teraz jest Lech taki na wschodzącej, chociaż na pewno są pewne mankamenty w grze. Wspomniałeś o Johnie Van der Bromie. No i właśnie, wydaje ci się, że to jest trener, który gdzieś tam w tej swojej, wiecie, pieczarze wynalazł ten futbolowy kamień filozoficzny i potrafi po prostu połączyć grę w europejskich pucharach i grę w Ekstraklasie. Gdzieś widziałem takie zestawienie, że od awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji na 24 możliwe punkty, aż 20 tych punktów zdobył. No, na dzisiaj, na ten moment punkty zdobyte, tabela mówi, że tak. I zobaczymy, jak długo mamy wszyscy w Poznaniu, Wielkopolsce, ale myślę, że wszyscy kibice piłki w Polsce, patrząc na Lecha grającego w lidze konferencji, oczekują tego, że to będzie dalej łączone. Jest to bardzo dobrze i funkcjonuje. Widać po zawodnikach momentami zmęczenie. Trener musi bardzo dobrze rotować i na ten moment to się sprawdza, więc oby to trwało jak najdłużej, albo żeby się okazało, że rzeczywiście ma na to patent i pełną wiedzę, czego wcześniej brakowało. Marek, Górnik Zabrze, drużyna, która no nie ma co tutaj kryć, jest w kryzysie pewnym, no bo i porażka z Zagłębiem Lubin 2-3 i wysoka porażka ze Śląskiem Wrocław, teraz przegrany mecz u siebie na stadionie z Lechem, ale uważasz, że z przebiegu spotkania oni nie zasłużyli na jeden punkt?
Bo... No wiesz, można zasłużyć na ten jeden punkt, natomiast Lech przyjechał i wygrał to spotkanie. Wiadomo, natomiast ja mówię bardziej o postawie piłkarzy, bo dostali szybko gonga, pięknego gonga w wykonaniu Mikaela Iszaka, ale potrafili się podnieść, potrafili zaatakować. Wiadomo, że Łukasz Podolski wziął tam ciężar gry na swoje plecy, ale Górnik się nie przestraszył tego Lecha. Ja myślę, że Górnik... cały czas gra przeciwko każdemu przeciwnikowi, tak samo jak grał z Lechem. Nie ma jakichś takich obaw, że się przestraszy przeciwnika, natomiast no ma swoje mankamenty. To, że oni strzelają bramki, ale tych bramek jeszcze zdecydowanie więcej tracą. I tu jest duży problem Górnika. 22 bramki już stracili w tym sezonie. Więc to pokazuje jednak, że mają duży problem, jeśli chodzi o grę i organizację gry, przede wszystkim w defensywie. I sam Łukasz Podolski czasami nie wystarcza. Młody Szymon Wodarczyk strzelił bramkę z karnego. Fajnie, gest też Łukasza, prawda? Że mógł strzelać i pewnie normalnie by strzelał, ale dał młodemu chłopakowi tą piłkę, żeby sobie... Ale wiesz co, on tak już robi, ponieważ no, on już na tych bramkach nastrzelał, więc pogra jeszcze rok, dwa lata i być może właśnie ci młodzi przejmą po nim tą pałeczkę. Natomiast co jest widoczne, że Szymon fajnie zagrał i został zmieniony w 46 minucie, czyli po pierwszej połowie. I tego nie rozumiem, że zespół w pewien sposób funkcjonuje w ofensywie, fajnie to wszystko wygląda i później ten szuka po raz kolejny jakichś takich dziwnych rotacji i to jest takie troszeczkę niepokojące moim zdaniem. Nie wiem, z czego to wynika, ale miejmy nadzieję, że jeśli ten skład będzie taki bardziej stabilny i bardziej przewidywalny, no to być może Górnik wydostanie się z tych dolnych rejonów tabeli, bo jest to drużyna, która ma naprawdę duży potencjał kibicowski. Widzimy, jak ci ludzie kibicują temu klubowi. Tak, Mikael Iszak, dwie bramki. Wiadomo, że to jest zawodnik, jakiego w ekstraklasie pewnie chcieliby kibice widzieć w każdy kibic w swoim klubie, takiego piłkarza. Natomiast twoim zdaniem jest szansa w ogóle na to, żeby on został? Bo z jednej strony ja mam gdzieś informację, że w tym tygodniu mają się jakieś rozmowy odbyć, natomiast pytanie, czy jest jakby szansa na to, żeby te rozmowy się skrystalizowały w cokolwiek konkretnego. Był tutaj na twoim miejscu Tomek Rząsa i jeszcze tak nie chciał ani tak powiedzieć. Powiedział, spróbujemy, będzie trudno, ale podejmiemy tą rękawicę. Twoim zdaniem to jest tylko i wyłącznie na pokaz, żeby gdzieś tam medialnie sprzedać taką walkę o zawodnika? Czy uważasz, że jest jakikolwiek argument albo zestaw argumentów, które byłyby w stanie takiego Iszaka przekonać, żeby nie pojechał do Kataru czy do Dubaju i tam zarabiał olbrzymich pieniędzy, tylko żeby tutaj dalej w Poznaniu sobie funkcjonował? Myślę, że Lech realnie spróbuje zawalczyć Iszaka, tylko obawiam się, że jest to tak naprawdę poza zasięgiem. Na ten moment on strzelał bramki w Europie, wrócił do reprezentacji, w lidze niedobrze się prezentuje, więc ma wszystkie, jakbyśmy mieli polskiego zawodnika, to już byłby dawno wypychany do wyjazdu za granicę. Tu chcemy zatrzymać. Z mojej perspektywy być może misja, która nie jest w stanie się w ogóle udać. Na pewno trzeba spróbować, na pewno należałoby pójść poza granicę bólu, którą sobie pewnie Lech gdzieś tam wyznacza, bo pamiętajmy, że w Lechu nigdy nie było takich szaleństw, nigdy nie było jakiegoś takiego astronomicznego komina płacowego, a tu mógłby się on też stworzyć. Wręcz unikali Karol Klimczak i Piotr Rutkowski tego. Ale może to jest akurat ten moment, w którymś momencie trzeba zaryzykować. Trzeba pójść, rzucić i powiedzieć, pójść troszkę dalej. Czy tak się stanie, nie wiemy, bo wiadomo, że to będą tajemnice rozmów kontraktowych. Jeżeli jest prawda to, co informacje prasowe, nie tylko w Polsce się pojawiały, że miał propozycję już latem za 1,5 miliona euro netto. A to ja nawet pisałem. No, więc nie, prawda. Więc prawda. Ci powiedzie, że prawda. Prawda, więc no, to są zarobki w Polsce, netto, o których jeszcze nikt nie słyszał i nikt ich nie widział. Pewnie było się znalazło kilka argumentów niefinansowych, które by pozwoliły mu, żeby się zastanowił. Nie znam Michała do końca, jak on myśli, ale każdy zawodnik na końcu chce zarabiać pieniądze. Tak, ja myślę, że wiesz co, tu jest tylko i wyłącznie długi kontrakt dla Iszaka. Być może ewentualnie... A może coś ekstra jeszcze? No oczywiście, by przekonał, to musi być plan. Siadając do takich rozmów, musisz mieć plan na takiego zawodnika. Musisz mu nie tylko przedstawić dobre warunki finansowe, ale jego jakby perspektywie 3-5 lat w tym klubie, co on ewentualnie mógłby zrobić po grze lub ewentualnie... A poszedłbyś w to? Bo wiesz, w Poznaniu się kiedyś na Manuelu Arboledzie sparzyli, też dali mu chyba 420 tysięcy euro, wówczas rekordowe pieniądze, a później tam ze łzami w oczach te przelewy musieli wykonywać. Arboleda był troszkę starszym zawodnikiem i musimy pamiętać jedną rzecz, mówimy o środkowym napastniku, wiemy jaką ma jakość i pamiętajmy, że sprowadzenie w jego miejsce zawodnika, który będzie się musiał wkomponować, będzie musiał poznać system, o tej samej klasie, będzie też nie będzie kosztowało 200-300 tysięcy euro, tylko w milionach, więc trzeba by spojrzeć na...
myślę, na tą kwotę, którą trzeba będzie na następcę wydać, trzeba spojrzeć globalnie. Ile to też jest możliwe z tego, żeby Lech rzeczywiście przeznaczył. No tak, akurat w Poznaniu nie muszą wcale jakoś się tam mocno zastanawiać. Wystarczy, że zajrzą do papierów. No bo i kiedy Christian Gytker przychodził z drugiej Bundesligi, z TSV, to dostał bardzo solidną kwotę za podpis. I myślę, Ishak też swoje kosztował, kiedy przychodził. Rudne wstecz za darmo z Węgier nie przyszedł, więc to tak... Tak jest, natomiast to jest zawsze... Wiesz co, nie wiem, a te umowy są w każdym wojewódzkim związku, co od nich przychodzi. No, właśnie niekoniecznie kontraktowe, ale transferowe. Mogliśmy tutaj cię poprosić jakiś research, nie? Chociaż to są dane tajne. Natomiast w Poznaniu w napastników potrafią. Bo jak sobie zobaczymy cały ten timeline napastników, to i Piotr Reis, i Hernan Renhifo, i Robert Lewandowski, później za niego Rudnew wchodzi, strzela bramki Juventusowi. Świetny Ishak, świetny Gytker. Łukasz Teodorczyk w międzyczasie odszedł za... Zawsze Lech miał środkowego, taką dziewiątkę klasyczną, posiadał był od wielu czasu. Myślę, a ze skrzydłowymi różnie bywa, tak w napastników potrafią, a może odwrotnie, a może nie uważasz, że nie wiem, za podobne pieniądze na kontrakt można wziąć kogoś młodszego i sprzedać go za parę milionów? Ja myślę, że scouting Lecha pracuje już nad takimi rzeczami, ponieważ muszą być dwie, trzy opcje, opcja A, B i C, więc trzeba szukać zawodnika, który ewentualnie zbliży się możliwościami, umiejętnościami do Ishaka. Nawet w czasie się zbliży. Więc być może po Mistrzostwa Świata zobaczą jakiegoś napastnika, który gdzieś jest z innego kraju i na pewno Lech będzie musi zainwestować w napastnika, ponieważ mamy Ishaka i później jest problem, jeśli chodzi o taką typową dziewiątkę. Nie tylko w Lechu Poznań, ale myślę, że w większości polskich klubów z ekstraklasy. A w ogóle, czy waszym zdaniem nadchodzi powoli taki moment, gdzie te pieniądze, które nie zostały wydane latem, będą musiały być mocno zainwestowane zimą w perspektywie, daj Boże, dla naszej piłki, awansu z grupy i pewnie walki Lecha o Mistrzostwo Polski? Czy uważacie, że ta kadra dzisiaj z takim systemem, jaki stosuje John van den Brom, jeżeli chodzi o rotację, jest w stanie wytrzymać do końca sezonu i walczyć właśnie i w pucharach ewentualnie, i w Pucharze Polski, i w Ekstraklasie o tytuł, Paweł? No, trudne pytanie. No, nikt nie mówi, że łatwo będzie. Nie będzie łatwo, no, tak jest. Myślę, że nie. No, świeża krew jest oczywiście potrzebna. Lech musi patrzeć w dłuższej perspektywie. Pamiętajmy, że to nie tylko Ishakowi kończy się kontrakt, tylko to jest cała lista kilku zawodników. Nie, no, Pedro Rebocho, Barry Douglas. Wiadomo już, że... Mówił Tomek, że no wiesz, że... z tą lewą obroną to raczej będzie ciężko, jeśli chodzi o przedłużenia. Tak samo Lubo Szatka za chwilę odchodzi. Dlatego mówię, jest kilku zawodników. Tagerstal kończy się jego wypożyczenie z Chimków. Więc będzie kilku zawodników, więc musi popatrzeć szerzej. Tak więc jeżeli będą zawodnicy w okienku zimowym, którzy będą pasowali, będą odpowiednio dobrani do Lecha, to myślę, że nie ma co czekać na lato. Tym bardziej, że no widzimy, mimo dobrych wyników, to nie jest też tak, że Lech wczoraj bardzo spokojnie sobie wygrał w Zabrzu, bo ostatnie 10 minut było dość trudne i była walką o przetrwanie. Szczęśliwie dowiedziony na końcu zwycięstwo, więc na pewno jest potrzeba wsparcia tej drużyny, wzmocnienia i patrzenia w dłuższej perspektywie na to, którym następnym zawodnikom, gdzie się kończą kontrakty. Ja bym chciał jeszcze na jedną rzecz, chyba że chcesz coś... Tak, bo tak, pamiętajmy, że teraz to okno transferowe tak naprawdę będzie trwało listopad, grudzień i styczeń. Mamy Mistrzostwa Świata, więc kluby będą miały czas na to, żeby teraz już oglądać zawodników, negocjować ewentualnie i ten czas troszeczkę się wydłuży. Oczywiście on oficjalnie zacznie się 1 stycznia, u nas dopiero 1 lutego. Natomiast ja myślę, że oni to jest czas, długi czas, żeby naprawdę znaleźć odpowiednich jakościowo zawodników do swojego składu. Między innymi na pozycję Ishaka, bo być może Ishak podpisze, a być może będzie musiał odejść. Wiesz, jak jesteś z przychodzeniem zawodników do Polski, że to nie jest bardzo łatwe. To jest trudny proces. To jest trudny proces. Szczególnie jeszcze w zimę. No to więc, ale pamiętajmy, no Skandynawia jest otwarta. Tam zawodnikom kończą się kontrakty właśnie w listopadzie i w grudniu, więc być może tam drugi Ishak jest w Szwecji. Właśnie, tak chciałem powiedzieć, że... Ale Ishak nie przychodził ze Szwecji tego. Ale jest Szwedem. Słuchajcie, ja też jeszcze myślę o jednej kwestii w kontekście Lecha, o sferze mentalnej. Paweł grał w Lechu wiele lat, zresztą ty grałeś znowu w Legii, gdzie presja niekoniecznie była mniejsza, pewnie czasami też większa, natomiast Poznań jest bardzo specyficzny. Tam jakby to jest taka łódka, która płynie po niespokojnych wodach i tam od lewej do prawej buja nią tak, że po prostu niektórzy pisali 2 miesiące temu, że van der Brom to tam powinien truskawki gdzieś zbierać pewnie, czy szparagi w Niemczech, czy gdzieś do Holandii wrócić kwiatki sadzić, a dzisiaj uznają, że jest fantastycznym trenerem i tak dalej. Dagerstal jak przychodził, to mówili, nie no, znów jakiś szrot za darmo tam z Rosji biorą, nikt go nie chce, dzisiaj mówią,
brać szybko Dagerstala i jak najszybciej podpisywać. Uspokoiło się trochę to morze w Poznaniu? Czy dalej to jest tylko, wiesz, do bujnięcia kolejnego? Oczywiście do bujnięcia kolejnego, ale myślę, to może teraz było pewne rozczarowanie tymi wynikami latem, ale nie bujało aż tak mocno, jak tutaj przedstawiłem. Oczywiście pojawiały się no wiesz, głosy. Może w Warszawie u nas to było tak widać. Pojawiały się jakieś pojedyncze głosy, ale jednak większość już było to, że trzeba dać szansę, trzeba poczekać. Oj, Paweł chyba Twittera mało czyta. Nie. Jest, że trzeba poczekać trenerowi. Pamiętajmy, że Lech w dość trudnej i dla siebie sytuacji jednak dokonywał tej zmiany trenerskiej, niespodziewanej. Nie był na to przygotowany. A jak były jakiekolwiek rozmowy z trenerem Skorchą, to myślę, że bardziej liczono na to, że jednak on zostanie w Poznaniu, biorąc pod uwagę sukces, Mistrzostwo Polski, perspektywy gry w pucharach. Jednak tak się nie stało, więc tam tą łodzią bardziej bujnęło na początku od środka przez rezygnację czy odejście trenera, a później no, trener z Holandii musiał się nauczyć piłki w Polsce i ten proces trochę trwał i on wyciągnął wnioski. Te wnioski widać dzisiaj. Ta drużyna zdobywa punkty i jest skuteczna. Troszkę jeszcze na pewno tej kropki nad i brakuje w lidze konferencji. W dwóch ostatnich spotkaniach z Hapoelem jednak zabrakło przynajmniej jednego zwycięstwa, ale jest, na pewno się drużyna pod wodzą trenera rozwinęła. No przede wszystkim jeśli patrzymy na Lecha, ten początek był takim naprawdę bardzo ciężki, bo moim zdaniem ta drużyna nie była gotowa pod względem fizycznym. Oni z każdym tygodniem jakby szli do góry i teraz widać, że rzeczywiście, że te, nawet jak gra w lidze konferencji i w lidze, to ten poziom, intensywność niektórych spotkań jest cały czas na dobrym poziomie. I to jest bardzo widoczne, że oni się już nie męczą, bo na początku oni się naprawdę bardzo męczyli. Nie tylko z grą, ale w ogóle, żeby wytrwać przez 90 minut w jakichkolwiek warunkach. I tutaj myślę, że ten również gdzieś poczynił jakieś korekty w przygotowaniu fizycznym, w prowadzeniu treningów. Zobaczył przede wszystkim, nauczył się też troszeczkę polskiej ekstraklasy, jak to wszystko wygląda, że nie zawsze ta taktyka, a więcej też również serducho, zaangażowanie jest ważniejsze. Z tego byliście znani, jak graliście w piłkę. Ale trochę też, jak jeszcze wracając do tego, co mówił Marek, rzeczywiście na początku mówiono w Poznaniu oczywiście tutaj to tak, że trener uważa, że ma tak dobrą drużynę, ona powinna sobie radzić jakościowo. W polskiej lidze powinna sobie spokojnie poradzić jakościowo. A to tak bez tego, to co Marek mówi, zaangażowania. Pamiętajmy, w polskiej lidze czasami gryzie się szczypie, gra bardzo blisko, nieprzyjemnie, zupełnie inaczej niż czasami w tych europejskich pucharach. No i tego się trener na pewno nauczył. Kurde, panowie, teraz pomyślałem, że jakbym miał grać na taką parę stoperów jak wy tutaj, to żadna to przyjemność raczej. No, lepiej, żebyś został tutaj w szatni. Szpital co najwyżej. Słuchajcie, to był mecz walki, to był mecz emocji, natomiast nie tylko pozytywnych emocji, bo Szymon Wodarczyk dla Górnika, Mikael Iszak dla Lecha, bramki zdobywali z rzutów karnych. No i tutaj sporo takich złych emocji było. Połączymy się z Łukaszem Rogowskim, naszym specjalistą od spraw sędziowskich, który już powinien być tutaj z nami. Halo Łukasz. Halo, dobry wieczór. No, pracowity weekend powiedziałbym dla ciebie, natomiast no, najwięcej tej roboty miałeś chyba tutaj właśnie, w tym meczu Górnika z Lechem. Powiedz nam proszę, może od samego początku zacznijmy. Jak oceniasz tą decyzję sędziego, jeśli chodzi o rzut karny podyktowany dla Górnika Zabrze po faulu bądź rzekomym faulu na Lukasie Podolskim? No tak, sytuacja na pewno kontrowersyjna, bardzo dyskutowana i ja jestem zdania, że sędziowie popełnili błąd, tego karnego być nie powinno. Na powtórkach widać, że Podolski w momencie, gdy chce kiwnąć Milicia, on się poślizgnął troszeczkę, ucieka mu noga, ucieka mu piłka i tak naprawdę to jest stop klatka, która obrazuje moment, w którym Podolski już leci, a jeszcze nie doszło do kontaktu. Dosłownie za chwilkę dojdzie do kontaktu nogi Milicia z Podolskim. No i jak widać, jest to moim zdaniem troszeczkę naciągany rzut karny. W takich sytuacjach powinien interweniować VAR i ten rzut karny powinien być moim zdaniem odwołany. Zgadzacie się z tym, że tego rzutu karnego być nie powinno? Gdyby nie powinno być, no to sędzia by tego nie gwiznął. No nie, to żadna argumentacja, Marku, widzimy, to tak jest. Nie, naprawdę te oba karne były takie, powiem szczerze, bardzo kontrowersyjne. No tak, ale mówimy na razie o tym konkretnym. No i tutaj tak jak słyszeliśmy, Łukasz mówi, że raczej się Lukas Podolski poślizgnął i, że tak powiem, nadział na tą nogę, niż ta noga spowodowała upadek. Ja wczoraj widziałem podobne. Czy nie zgadzasz się tak, z tym? Tak, ja wczoraj widziałem tak, podobne. Tak czy się nie zgadzasz? Nie zgadzam się, że tak, że tego karnego mogło nie być. Ja wczoraj Czyli powinien być. Nie powinien być. A nie powinien być, okej. Nie powinno być rzutu karnego.
A jak perspektywy tam... Poznania? Czy no, słuchaj, z perspektywy tego Poznania? O to się ściągnęliśmy tutaj. W mojej ocenie również to już jest upadek tutaj, całe doświadczenie Podolskiego wyszło w tej sytuacji. On już piłki nie miał przy nodze, już się jej pozbył i nawet na tym zdjęciu, które widzieliśmy, on już upada, jest dużo wcześniej, upada przed tym kontaktem. Bardziej poślizgnięcie, czy już oddanie tej piłki tak upadający, dla mnie nie było karnego. No dobra, jeżeli chodzi o tą drugą sytuację, Łukaszu, no to bo tutaj widzieliśmy sędzia Frankowski długo, stał chyba ze 2 minuty przy monitorze i puszczano mu po prostu powtórkę za powtórką i no jak się patrzyło na jego twarz, to było widać, że tam po prostu trwa jakiś dramat i to było takie 51-49, później 49-50 i co z tym zrobił sędzia Frankowski? Czy podjął dobrą decyzję, czy podjął złą decyzję, dyktując rzut karny dla Lecha? Tutaj dokładnie mówiąc, precyzując, to 2 minuty 24 sekundy Bartosz Frankowski stał przed monitorem VAR. Patrzył na te powtórki chyba z 4 albo nawet 5 ujęć i uważam, że sędziowie VAR troszeczkę wsadzili go na tak zwanego konia czy też minę, bo z boiska Bartosz Frankowski po prostu uznał, że to jest walka o piłkę. Obaj zawodnicy, zarówno Jensen jak i Milić, walczą rękoma o pozycję i tak naprawdę żaden z tych zawodników nie ma piłki w zasięgu, bo ona leci za wysoko, oni nie są w stanie jej zagrać. Niestety, no sędzia Jakubik wezwał Bartosza Frankowskiego do monitora VAR, no i tak jak wspomniałeś, no arbiter z Torunia miał poważny dylemat, obserwował, patrzył na te powtórki, sam nie wiedział, co ma zrobić. Ostatecznie nie wiem, czy poddał się presji, czy czemu, ale zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego, no i moim zdaniem to jest błędna decyzja i też w takim nawiązaniu do pierwszej sytuacji, bo okej, może w pierwszej sędziowie uznali, że jest to kontrowersja, dlatego nie interweniuje VAR, bo VAR powinien teoretycznie tylko w czarno-białych sytuacjach, no to idąc tym tokiem, to dlaczego tutaj była interwencja, skoro to była kontrowersja, która moim zdaniem raczej jest na grać dalej. A jesteś w stanie znaleźć gdzieś wytłumaczenie ewentualnej interpretacji tej sytuacji przez sędziego Frankowskiego? Czy to chodziło o tą dłoń, która Jensena, która uderzyła Lechitę w twarz, czy o coś innego? Znaczy, jak już to może chodzić tylko o tą dłoń, bo ja tutaj nic innego nie widzę i też było widać, jakie powtórki otrzymuje Bartosz Frankowski. Widział dokładnie to samo, co my w telewizji, non-stop zbliżenia na tą twarz i tak naprawdę tutaj na podstawie tej stopklatki, no nie do końca możemy powiedzieć, czy to było trafienie w twarz, czy nie, ale też widzimy, że Milić też ma swoją rękę na okolicach głowy, twarzy Jensena. Więc to jest moim zdaniem walka dopuszczalna, walka obu zawodników, którzy w powietrzu walczą o piłkę. Czy jest przepisowa, czy nie, nie wiem, ale w każdym razie obaj zawodnicy tak samo walczą i szukanie, że ten tego trafił mocniej, ten tego troszeczkę lżej, to jest troszeczkę tutaj na wyrost, przynajmniej w tej konkretnej sytuacji. A wasze zdanie na ten temat? Nie, dla mnie nie. Dla mnie rzutu karnego absolutnie nie było. Tutaj sędzia Frankowski 2.45 czy 2.24, nie wiem ile on to oglądał. Proponuję mu, żeby obejrzał wczorajsze spotkanie Olimpiku Marsylia z PSG, jak sędzia międzynarodowy pan Turpan prowadził to spotkanie, więc takie chodzenie na wóz VAR i podsłuchy takie mówienie, że jest karny, weź to zobacz i stoisz, oglądasz to 6-7 razy i w końcu nie wiesz, jaką decyzję podjąć. Pewnie rzucił monetę, orzeł reszka i wyszło, że rzut karny był. Ostry jak brzytwa Marki Jóźwiak. A Paweł Wojtala równie ostry czy delikatniej tutaj sędziego Frankowskiego potraktujesz? Dla mnie też nie było rzutu karnego. Wydaje się, że nawet jeżeli było to uderzenie czy dotknięcie, to już było w takiej sytuacji, w której Milicz nie bardzo miał ani szansy sięgnąć tej piłki, ani cokolwiek z niej zrobić. Bardzo długo oglądał i tak jak tutaj Marek mówi, z każdą sekundą oglądania tego miał coraz więcej wątpliwości. Tam kolory na tej twarzy tak, to się tak naprawdę zmieniały. Naprawdę sporo się tam musiało zadziać i w głowie i w tej komunikacji pomiędzy nim a wozem VAR. Dla mnie nie było karnego. Słuchajcie, ja na samym końcu, żeby przynajmniej wesoło zakończyć ten chyba nie wesoły mimo wszystko epizod, powiem, wyszło na równo. Tu popełnił błąd, tam popełnił błąd. Wyszło jak wyszło. Natomiast Łukasz, czy masz coś jeszcze dla nas? Tak, jeszcze jedna ciekawa sytuacja z meczu Pogoń Szczecin-Piast Gliwice, taki niuans sędziowski, o którym niewiele kibiców wie. Sytuacja, po której portowcy domagali się rzutu karnego. No jak widzimy, ręka Czerwińskiego odstaje od obrysu ciała, więc teoretycznie możemy domniemać, że powinna być jedenastka, ale tutaj właśnie ten niuans. Piłka trafiła w rękę od zagrania współpartnera. No i zgodnie z przepisami, jeżeli współpartner nabija swojego kolegę w rękę, no to nie ma mowy o przewinieniu, dlatego tutaj sędziowie dali grać dalej, bardzo dobrze postąpili, no ale troszeczkę im się oberwało, bo nie do końca kibice znali przepisy gry, no ale po to jest ten też program, żeby szkolić i edukować. No i bardzo mi się to podoba. Szkolimy i edukujemy. Łukasz Rogowski właśnie w roli edukatora. Dziękujemy tobie serdecznie, Łukaszu. Dziękuję. A my za chwilę zajrzymy między innymi do Płocka i do Łodzi.
A że mamy dzisiaj takich gości, jakich mamy, to możemy sobie wybierać Płock, Łódź. Zacznijmy od Płocka, bo tam no, pojedynek na szczycie ekstraklasy Wisła, Płock, Legia Warszawa. Bardzo dziwny mecz, tak bym powiedział, Marku, bo uważam, że pierwsze 25-30 minut w wykonaniu Legii chyba najlepsze w tym sezonie, jeśli chodzi o różne kosty Runiajcia. Natomiast no, jak się nie wykorzystuje sytuacji, to one się najczęściej, sami o tym wiecie, mszczą. No i się zemściły. No, Wisła Płock pragmatyczna, Wisła Płock skuteczna. Zdobyła dwie bramki i wygrała 2-1. Mateusz Lewandowski i Łukasz Sekulski. Dla Legii gola z rzutu karnego zdobył Żozuł, o którym porozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o to spotkanie, to uważasz, że zasłużone zwycięstwo Wisły Płock? Ja myślę, że tak, jeśli chodzi o to, że szedł dwie bramki więcej, jedną bramkę więcej od Legii, natomiast rzeczywiście... Ale ty z matematyki musiałeś Legia, być orzeł po prostu w szkole. Legia... Byłem. Nie chodziłem na matematykę. I byłeś taki orzeł przez okno wylatywałeś. Zdecydowanie, natomiast Legia miała swoje sytuacje. Kramer miał kapitalną głowę z 5 metrów, Kamiński obronił. Przede wszystkim Carlitos był na środku bramki i kiedyś by może ten Carlitos wykończył tę akcję, by zdecydowanie lepiej. Natomiast no, Wisła miała to, czego Legia nie miała. Miała mianowicie Rafała Wolskiego, który praktycznie sam w pojedynkę rozstrzygnął los tego spotkania, bo to jak dogrywał piłki, jak mijał zawodników, biernych zawodników w defensywie warszawskiej Legii, no pokazało, że ten mecz wtorkowy w Pucharze Polski będzie takim jeszcze, mi się zdaje, lepszym meczem o większej wadze, aniżeli ten, który się już odbył. I tutaj Wisła rzeczywiście wygrała. W drugiej połowie Wisła zagrała lepiej. Wiem nawet, co powiedział trener w szatni. No ale to już jak tak powiedziałeś w towarzystwie, no to słuchaj, między nami tylko śmiało. Nie, zapytał się, czy po prostu, czy chcecie tą Legię troszeczkę, która tak nie wie, co zrobić z piłką, ograć, czy zadowolicie się remisem. Ale zapytał, czy ograć, czy jakoś nie, inaczej? Nie, ograć. Bardzo spokojnie. Tutaj, nie szukaj, nie tutaj, szukaj. Tutaj przede wszystkim jest... Ten Stano znalazł sposób na dojście do głów zawodników i odblokował ich jakby mental. I oni w drugiej połowie rzeczywiście zdecydowanie lepiej grali. Tak, to już był wyrównany ten mecz w drugiej połowie. To nie było jedno, że Legia przeważa, czy Wisła przeważała w tym spotkaniu. Obie drużyny naprawdę grały fajną, ofensywną piłkę. Do tego jestem przyzwyczajony, jeśli chodzi o Wisłę Płock. Natomiast byłem zaskoczony tą fazą ofensywną. Natomiast to, co zrobił Johansson przy tych dwóch bramkach, no to sorry, winę tu, ale ja bym z nim kontaktu nie przedłużał. Johansson i chyba Sokołowski też, myślę, że tym meczem Patryk sobie nie zapracował na to, żeby tu kibice gdzieś wzdychali, chociaż to chłopak z Warszawy, żeby wzdychali jakoś szczególnie do... Nie ma znaczenia, czy z Warszawy, czy nie, ale jak Rafał Wolskiego tak minął, jakby w ogóle, wiesz, tam nikogo nie było. O Rafale Wolskim ostatnio słyszałem taką fajną opinię, że to jest piłkarz, który robi tak dużą różnicę w Płocku, że jak jest na boisku, no to robi gigantyczną różnicę, no bo po prostu gra zespół dużo lepiej, ale jak go nie ma, to jeszcze większą robi, bo zespół gra wtedy o 40 czy 50% mniej. Zresztą tak było, jak Rafała Wolskiego zabrakło, to nagle Wisła Płock okazało się, że król jest nagi, natomiast no wrócił Rafał Wolski i jest to na troszeczkę innym poziomie. Ale jakbyśmy popatrzyli sobie mniej więcej na piłkarza o podobnej charakterystyce, mówię o pozycji Żozue, to jakbyś tutaj Paweł ocenił nie tylko jego grę, ale też zachowanie, no bo jednak chyba więcej szumu niż na boisku zrobił Żozue po meczu, kiedy Łukasz Sekulski chciał mu podać rękę raz, drugi, ale nie udało się. Żozue później wytłumaczył, że to w związku z tym, że był w trakcie tego meczu prowokowany. Na czym polega piłka? Napisał coś takiego, że jeśli ktoś tak jego nie szanuje, to on też tego szacunku nie ma zamiaru okazywać. Ale to myślę, że zagrało za dużo emocji i wielu zawodników, dużo lepszych niż Żozue, jest prowokowanych, jest obrażanych na boisku, ale mimo to wszystko potrafią na końcu podać rękę, bo to zamykasz pewien etap. To jest mecz, który się kończy z tym momentem. Widzimy Zbigniew Bonie, kawał chama z niego napisał prezes. No, tak, no takie było ale czucie. Ale nie oszukał, jeśli chodzi, napisał o mały. Tak jest. Jest niewytłumaczalne. Myślę, że drugi raz tego nie zrobi. Nieelegancki obrazek, tym bardziej, że opaska kapitańska była na ramieniu. To jest jak gdyby dodatkowa jeszcze historia w tym wszystkim, ale chciałem to jeszcze wrócić do tego, co Marek mówił, że ja Legię obserwowałem dosyć uważnie w dwóch poprzednich meczach, bo gra z poznańskimi drużynami, to tam zagrała defensywa, a w ofensywie nie miała Legia za wiele do zaproponowania, ani w Poznaniu z Lechem, ani nawet w tym meczu z Wartą u siebie. Tak naprawdę te 4 punkty, które zostały zdobyte, to zdobyte zostały defensywą. Tu dzisiaj kompletnie
nie dzisiaj, tylko w tej kolejce. Odmieniona sytuacja, błędy w defensywie, więc zobaczmy też, jak to szybko się zmienia. Ale rozumiem, myślę, że nauczkę dostał, co Polska widziała, co Polska skrytykowała, dobrze będzie, już tak się nie zachowa. Jestem ciekawy, jak się zachowa teraz na tym drugim meczu w Pucharze Polski, bo naprawdę to jest chłopak, który ma umiejętności, natomiast moim zdaniem zbyt dużo emocji w nim jest negatywnych. Złości. Tak, takiej złości, takiej buńczucznej, nie wiem z czego to wynika. Fajnie wygląda na treningach, fajnie prowadzi w szatni, jest uśmiechnięty w tych mediach społecznościowych. Tańczy. Natomiast tak, natomiast przychodzi mecz i wstępuje w niego taki diabeł gdzieś w środku i ma bardzo ciężko opanować te emocje. Pamiętajmy, że to jest również taktyka, sprowokowanie przeciwnika do tego, żeby zapomniał, jak się gra w piłkę, żeby skupił się na innych rzeczach, to też jeden z elementów właśnie gry między zawodnikami. I o tym powinien pamiętać Josue, że takie rzeczy się zdarzają. Te rzeczy się zdarzają. Pamiętacie kiedyś, jak chyba Jacek Góralski cały mecz z Jagiellonią kopał Wadisa Odjidze-Ofoe i Wadis był wściekły. Ja pamiętam, że po meczu po prostu aż kipiał, ale na boisku wytrzymał. No bo no to była jego rola, żeby wytrzymać. No ten znowu odpalił po meczu, ale też niepotrzebnie. Zapytaj wczoraj Lewandowskiego, czy nie przez Militao nie był kopany, nie był szczypany, nie był ciągnięty, to on ci odpowie na to pytanie. No tak, jeżeli druga sprawa, jak będzie sobie pozwalał, będzie taki wpływ miał to na niego, to już potem wszyscy będą widzieli, będzie zawodnik przy każdej okazji będzie prowokowany jeszcze bardziej niż teraz i będą inne drużyny również próbowały to wykorzystać bezwzględnie. Jeszcze zapytam ciebie o Kostę Runiejcia. Miałem ostatnio przyjemność przeprowadzić z nim taki długi wywiad i też zapytać o te takie rzeczy, które niekoniecznie wyglądają tak, jak pewnie powinny, no bo trudno powiedzieć, żeby Legia miała jakiś efektowny styl. Raczej pewnie lepiej punktuje niż gra. I gdzieś tam się zaczęły w międzyczasie jakieś takie plotki, że może jest trudna sytuacja Kosty Runiejcia, że może coś się tam zmienić w gabinetach, w co ja osobiście nie wierzę, z tego co wiem, takiego tematu nie ma. Natomiast twoim zdaniem, jak długi czy szeroki jest jeszcze margines, jaki ma Kosta Runiajcz? To znaczy, jak długo jeszcze będzie mógł się tłumaczyć przebudową, czasem na tworzenie drużyny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do momentu, kiedy Legia wypadnie poza pierwszą trójkę, czwórkę zespołów z europejskich pucharów. Wtedy zacznie się znów pisanie i nagonka, tak jak to bywa nie tylko w Legii, ale w tych wszystkich innych klubach i w Lechu Poznań między innymi. Więc dopóki jest w czołówce, te różnice punktowe są jeszcze małe, no to wszystko to w pewien sposób gdzieś jest jakby korygowane i gdzieś to uchodzi uwadze. Natomiast uważam, że jednak postęp, jeśli chodzi o grę ofensywną w meczu z Wisłą Płock, naprawdę był duży, to był widoczny postęp już. Nie, no mówię, natomiast moim zdaniem te 25 minut naprawdę bardzo dobre w wykonaniu Legii. Tak, tylko teraz jest kwestia tego, na wyjeździe z drużyną, która na swoim stadionie, bo Wisła Płock na swoim stadionie to zawsze tam jak w twierdzy się potrafiła okopać, a Legia naprawdę grała fajnie, było wszystko poza wykończeniem. No wykończenia nie było, ale ja mówię o tej defensywie. No, jeśli jedziesz do drużyny, która rywalizuje z tobą o miejsce w tej pierwszej trójce, no to mając wynik remisowy musisz bardzo uważać, jeśli chodzi o defensywę. Natomiast tutaj widzimy, że po raz kolejny zrobił gdzieś korekty w składzie. Johanssona wystawił jako tego trzeciego środkowego obrońcę. I pytanie jest, czy Johansson był gotowy na wyjście tak, w tym meczu. Już wiadomo, że to był błąd Kosty Runiajcza. Wiesz, kibice cały czas, a to dlaczego gra ten, a to dlaczego gra tamten. A Slisz, który był, wiesz, krytykowany mega na początku sezonu, dzisiaj wydaje się jednym z najlepszych piłkarzy Legii, przynajmniej takim równym, solidnym w tych ostatnich spotkaniach, więc no. No Seba, tu się zgadza. Jeśli Slisz gra dobre spotkania, w tym spotkaniu naprawdę był wyrządził się zawodnikiem, to go chwalimy. Natomiast my mówimy teraz o Johanssonie, który jako prawy boczny obrońca w bloku czteroosobowym nie lepiej się czuje. Natomiast to widać po prostu. Przyjęcie jego piłki to jest nawyk. Tak jak grasz przy linii, od linii, przyjął do środka piłkę i ją stracił. To jest nawyk, to jest coś, czego nie można wykluczyć w następnych meczach. I tutaj Kosta Runiajcz powinien o tym pamiętać. Bardzo dobrze, że wystawiając takiego zawodnika na środku obrony, w trójce obrony, taki zawodnik może popełnić taki błąd, ponieważ to jest jego jakby nawyk, którego no, ciężko jest się pozbyć. Mówisz o tym, że Legia musi się utrzymać w czołówce, żeby Kosta Runiajcz w jako takich warunkach mógł. Ja nie widzę inaczej, jak Kosta Runiajcz będzie na 7 albo 8. Tak, mógł pracować, ale jeśli ktoś naciska na Legię dzisiaj, to widzę w Łódź, czyli klub, z którym zdobyłeś, Paweł, Mistrzostwo Polski. No i jak duża to dla ciebie niespodzianka, bo oczywiście, słuchajcie, jak się patrzy nawet na historię ostatnich sezonów Ekstraklasy, no to i Warta potrafiła zrobić piąte miejsce.
pierwszym sezonie po awansie. Tak. Później Radomiak jako Beniaminek też potrafił naprawdę fajnie grać. No i teraz Widzew też na tym takim entuzjazmie po awansie gra naprawdę bardzo dobrze. Zwycięstwo 3-0 z Zagłębiem Lubin. Jest coś w tej drużynie, bo uważam, że to chyba jeden z najlepszych dwóch, trzech, a może i najlepszy mecz Widzewa w tym sezonie. Chociaż tak od 30 minuty pewnie w górę bardziej. No Widzewa jest to chyba już piąty mecz rzędu bez porażki. Widzew potrafi wygrać i u siebie, i na wyjeździe. Na pewno cieszy ta gra Widzewa. Drużyna to jest też tak, że oczywiście Widzew ma też bardzo dobre kulisy u siebie, tak? Pełen stadion, który bierze, który dopinguje. Tam jest symbioza, fajnie, co nie? Zawodnicy kibice. Wszystko razem, tak, tam jest trener, który też się odnalazł tam fajnie. Który dobrze funkcjonuje. Chociaż pamiętajmy, że historia awansu była trudną historią i taką dowiezioną. Krwi się taplał ten awans przez kilka lat. Przez kilka lat i też nawet ten awans teraz był też ciężko. Widzę, potrafi ładnie grać piłkę, potrafi i przyjemnie się ogląda widzę grający, bo zawodnicy potrafią rozegrać, wyjść od tyłu. To nie jest jakieś wybicie, to nie jest bronienie się i potem szukanie kontrataków, tylko próba rzeczywiście gry, szczególnie w ofensywie, bardzo dobrze wygląda. Od momentu meczu z Lechem, kiedy w Poznaniu nie oddali strzał na bramkę, potem ta seria pięciu spotkań. Ten rzut karny, Marku, zapytam Ciebie, wykonany. Na dwa razy wykonywany. Jezu, zawsze przede mną. Trzeba mieć troszeczkę farty. Na nazwisku to się po prostu Kreuzrigler. Udało mi się, Martina, tak. Uważasz, że to też był moment, który, po którym, mówię po tym drugim rzucie karnym, bo pierwszy Kacper Bieszcza to bronił, jednak mentalnie piłkarze Zagłębia po prostu siedli, a Widzew odwrotnie, złapał taki wiatr w żagle, że po prostu poszło. Na pewno coś w tym jest, o czym mówisz, no wiesz, nie strzelił karnego, obroniony i po raz kolejny sędziowie zdecydowali o tym, że ktoś tam za szybko wbiegł na moment. No. Trzymając się takich reguł, takich przepisów, te pół metra myślę, że niewiele by zmieniło w tym wykonywaniu rzutu karnego przez Chlouska, natomiast zmieniło w drugim momencie, tak, i było 1-0, więc na pewno coś tutaj jest dużo wspólnego z tym, że Widzew dostał drugą szansę wzięcia prowadzenia, z tego skorzystał później już w następnych minutach, a Zagłębie Lubin było cieniem dla Widzewa, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, rzeczywiście ta drużyna funkcjonuje tak, jak funkcjonują trybuny. Tam widać naprawdę ogromny entuzjazm, radość, cieszenie się grą. A kibice cieszą się z tego, że mogą oglądać piłkę na poziomie ekstraklasy, a nie na poziomie pierwszej ligi. A jak byście zdefiniowali? Bo Paweł, ty w sumie, słuchajcie, dzisiaj tak się trafiło, gdzie was nie było? No bo Paweł też przecież w Zagłębiu Lubin przez chwilę pracował. Zagłębie Lubin, nie masz wrażenia, że to jest drużyna do pierwszej bramki? To znaczy, jeśli oni zdobędą pierwszą bramkę, to jakoś to idzie. Natomiast mam takie wrażenie czasami właśnie, że jak Zagłębie pierwsze straci gola, to powietrze od razu z piłkarzy uchodzi. Jak takiego nie odniosłem, myślę, że to by trzeba prześledzić dokładnie wyniki, jakie oni mieli. Rzeczywiście, nie, bo po tej 30 minucie no Zagłębie po prostu zniknęło. No. No, w tym spotkaniu tak, oczywiście Widzew zdominował i przeważał, ale Lubin potrafi u siebie też zagrać. To jest tak, że jest kilka drużyn w polskiej ekstraklasie, które grają bardzo nierówno, tak? A potrafią zagrać niezłe spotkanie u siebie najczęściej, potem jadą na wyjazd i patrzysz, mówisz, Jezu, to na pewno ci sami, czy może inni zawodnicy zupełnie. I nie grając, nie wiadomo z jaką drużyną, czy nie wiem, nie grając w Warszawie, nie grając w Poznaniu, tylko gdzieś w Polsce. I Lubin też jest taką drużyną, bardzo, bardzo nierówną, potrafiącą niezłe spotkanie zagrać, a potem to jest zupełnie drugą stronę. I czasami tak jest, że drużyna gra tak do tej pierwszej i na tej zasadzie, znowu dostaliśmy, no to teraz już, dobra, dowieźmy to jakoś do końca, bo i tak już nic więcej nie zrobimy. Słuchajcie, są w Ekstraklasie dwie drużyny, które bardzo równo grają w tym sezonie i się spotkały. Nie wiem, czy wiecie, o jakim meczu teraz mówię. Lechia Raków. Tam każdy gra swoje. Chociaż muszę powiedzieć, szczerze mówiąc, z olbrzymią sympatią do Lechii, że no w tym spotkaniu przeszli samych siebie. To znaczy, tak słabego spotkania w wykonaniu jednej drużyny to naprawdę dawno nie widziałem. No te statystyki tam były tak brutalne. Pierwsze 45 minut to jakby w innych dyscyplinach występowali. Tak? A dla Rakowa to chyba taki był, wydaje się, od pewnego momentu trening, gierka. Po prostu tam już robili sobie co chcieli. No i bardzo trudne wejście do drużyny trenera Marcina Kaczmarka, bardzo bolesne. Natomiast no, co się dzieje z tą Lechią, bo wcześniej było słabo, natomiast no, w tym meczu to było tak. Było widać, że się zderzyła pierwsza drużyna z przedostatnią, takie mam wrażenie. Po raz pierwszy Polska jest w Ekstraklasie.
Nie, taka, nie, taka, taka, nie, 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 taka ale, ale ewidentnie ta różnica była po prostu gigantyczna. U mnie w telewizorze normalnie czułem strach. Jak zobaczyłem zawodników Lechii Gdańsk, jak wychodzili z tunelu, to normalnie czułem normalnie zapach strachu. I oni tylko, wie co, ja nie wiem, czy oni w ogóle chcieli grać ten mecz. Mam takie wrażenie, że naprawdę wyszli od początku, od pierwszej minuty, byli nastawieni, że oni ten mecz przegrają. I to było widać w każdym ich zachowaniu, a pamiętajmy, że Raków jest drużyną, która takie momenty potrafi wykorzystać. Jak rekin, jak już krew tylko wyczuli, oni idą, cały czas idą po swoje, cały czas szósta idą... Szósta minuta, Patryk Kun 1-0 już, bo już wtedy mogli w kibice się rozejść do domu. Wcześniej była sytuacja, po której Kuciak obronił, po której mogła już paść bramka, a później to już no to po 3-0 to gra straciła charakter sportowy, jak ja to mówię. No co tam powiedzieć więcej, że znaczy oczywiście to jest też można patrzeć taki mecz, że grając u siebie, grając z liderem, powinny wyzwolić coś więcej. Więcej energii, takiej odwagi. Energii, nic nie ma do stracenia w takim meczu. Właśnie o to chodzi, tego mi zabrakło. Oczywiście Lechia niekoniecznie musi szukać punktów w meczu z Rakowem, w każdym meczu powinna. Ale tak, czemu nie spróbować, Paweł? Tak, spróbować, to właśnie o tym mówię, że tego takiego nastawienia się, no przecież dzisiaj tak naprawdę tylko Raków mógł sobie krzywdę zrobić w tym spotkaniu, a nie Lechia, tak? No to taki moment, żeby się przełamać, żeby się odbudować. Nie podjęli rękawicy w tym meczu w ogóle. Macie dzisiaj wrażenie już, no jesteśmy po 13 kolejce, czyli troszeczkę tego czasu już za nami, że no niestety, ale nad morzem tam powoli zaczyna pachnieć drugą ligą. Przepraszam, drugim poziomem rozgrywkowym, pierwszą ligą. Przede wszystkim te wszystkie zmiany właścicielskie, te wszystkie, których nie było. Ten konflikt między kibicami a zarządem a właścicielami. Brak transferów, Zwoliński odchodził, zostawał. To cały czas tam taka atmosfera jest tak bardzo mocno napięta, że naprawdę no, ciężko za cokolwiek się złapać i znaleźć ten punkt, gdzie jest źle, co trzeba naprawić, bo myślę, że gdyby ludzie pracujący w Gdańsku i Marcin Kaczmarek wiedzieli, co trzeba zrobić, to oni by to zrobili, a myślę, że tak wierzę w to i patrzę, oglądam, śledzę Lechię Gdańsk, jak gra, jak zachowują się zawodnicy, jak zachowuje się trener, jak zachowują się działacze, no to mam pewne wątpliwości, czy oni wiedzą, co może ich czekać w czerwcu, bo tak samo mówiliśmy o Wiśle Kraków. Jeżeli prześpisz ten moment, kiedy możesz odwrócić sytuację, to jeszcze to wszystko możesz odwrócić, a jeżeli prześpisz ten moment, no to wtedy już jesteś, inne drużyny cię pogrzebią, bo to jest takie, że nie tylko ty będziesz musiał wygrywać, ale inni muszą przegrywać, a to jest bardzo ciężkie. I to pokazało w poprzednim sezonie, że nawet Legia miała bardzo duże problemy z wyjścia z tych dolnych rejonów tabeli. Znaczy myślę, że w Lechii Gdańsk, to co Marek powiedział, za dużo się dzieje na każdej płaszczyźnie. Od drużyny, poprzez gabinety zarządzających, kończąc na trybunach. Za dużo frontów otwartych, które się tam toczą, które są gdzieś rozgrywane i tutaj nie ma jakby na ten moment trudno jakikolwiek dobry wynik sportowy. Jest jeszcze jeden front otwarty, o którym tylko chciałem wspomnieć, bo słyszałem, że Lechia szuka dyrektora sportowego. Ty byłeś dyrektorem sportowym w Lechii. Sławek Czarnecki, pojawia się to nazwisko. Fajny, inteligentny Polak, facet, który pracuje w Leverkusen, natomiast zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. On pracuje z drużynami młodzieżowymi. Tak, to jest wszystko. Wziąłbyś, ale chciałem ciebie zapytać, wziąłbyś dzisiaj w tej sytuacji ten zespół jako były dyrektor sportowy? Nie to, że składam ci propozycję, tylko pytam cię jako doświadczonego faceta, czy uważasz, że tutaj nie dyrektora sportowego trzeba, tylko nie wiem, szamana albo tam kogoś z jakimś pogrzebaczem, kto będzie tam piłkarzy ganiał po boisku? Ja myślę, że tam przede wszystkim trzeba bardzo dużo spokoju, otwartości i transparentności, bo widzę, że ten klub jest zamknięty na pewne sprawy. Tam jest zbyt dużo wojen się toczy w środku klubu i to ma bardzo duży wpływ na to, jak drużyna wygląda, jaka jest atmosfera i trzeba najpierw pozamykać wewnątrz wszystkie rzeczy, a dopiero później szukać dyrektora sportowego, bo tam dyrektor sportowy teraz nie jest potrzebny, bo tam potrzebne jest dużo szczęścia, a przede wszystkim mądrości i odwagi zawodników, bo to oni mogą uratować. Nie właściciele, tylko zawodnicy ten mogą uratować Lechię dla Gdańska. To prawda. Na końcu jeszcze powiedzmy słowo o Rakowie Częstochowa, no bo lider i to nie taki lider na chwilę, bo już 5 punktów przewagi i bardzo dobra gra piłkarzy Marka Papszuna. Wydaje wam się, że to już jest teraz, wiecie, autostrada do mistrzostwa, bo tak na początku w tych kolejkach 8-9 tak wszyscy mówili, nie no, już ten Raków dojedzie do tego pierwszego miejsca i ruszy z kopyta. No teraz znów Raków będzie miał przed sobą kilka kolejek gry z mianem faworyta,
na którego wszyscy się będą oglądać, na którego wszyscy się będą spinać. Już raz nie wytrzymał mentalnie tej rywalizacji, przegrał ją z Lechem Poznań. A uważasz, Paweł, że to będzie służyło piłkarzom Rakowa w tym momencie, czy to nie jest za szybko, czy może wręcz przeciwnie, są tak silni, że teraz to już tylko na prosto pewno są do silni, tytułu. Na pewno są bardziej doświadczeni po tym, co się wydarzyło w poprzednim sezonie, kiedy tam oni mieli to, od nich zależało tak naprawdę, czy zdobędą Mistrzostwo Polski. Nie udało się. Oczywiście ta droga jest jeszcze daleka, to jest 13. kolejka. Mają spory zapas, ale też to, co najważniejsze, prezentują się dobrze i to jest, myślę, siła tej drużyny, siła całego klubu, siłą jest trener, siłą jest właściciel, który wie, jak chce budować, jak chce pracować z tym klubem, z tą drużyną. Wydaje się, że wszystko po prostu poukładane i ta autostrada otwarta i tak trochę chyba jak w poprzednim sezonie, żeby sobie sami nogi nie podłożyli. Panowie, zobaczmy właśnie okiem na tabelę PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tak jak powiedzieliśmy, Raków Częstochowa jest liderem i to na razie takim zdecydowanym, trzeba powiedzieć, 29 punktów. Dalej Wisła Płocki, Legia Warszawa po 24 punkty na czwartym miejscu. Sensacyjnie Beniaminek Widzew Łódź 23 punkty. Lech Poznań na miejscu siódmym, 21 punktów, ale jeden mecz zaległy, więc jeżeli mówisz, że w Poznaniu sobie tam już ten punkcik doliczają, no to zakładamy, że 3, przepraszam, to zakładamy, że mogłoby być 24, natomiast dzieje się też, panowie, na dole tabeli. Górnik Zabrze po tej porażce na miejscu 14, również zaległy mecz właśnie a propos Lecha Poznań, na miejscu 15 Piast Gliwice, dalej Korona Kielce, Lechia Gdańsk, o której mówiliśmy, i Miedź Legnica, która tam powoli chyba się już... dwóch Beniaminków na spadkowych miejscach. Tak, rozgościła w tej strefie, no ale zobaczymy jeszcze, co przed nami. Panowie, dziękuję serdecznie za ten odcinek. Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, był dziękuję z nami. Dziękuję bardzo. I nasz stały ekspert Marek Jóźwiak również był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy także Państwu za ten kolejny odcinek PKO Bank Polski. Studia Ekstraklasy, w którym rozmawialiśmy o PKO Bank Polski Ekstraklasie. Oczywiście widzimy się w następny poniedziałek, jak zwykle o godzinie 20. Dziękujemy serdecznie i dobrej nocy.